Patrycja Oleszek, witam Państwa w programie Twoje zdrowie. Dzisiaj z Panią Dorotą, z Panią Dietetyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy i będziemy starać się przestrzec Państwa przed takimi dietami cud i magicznymi, w cudzysłowie, magicznymi tabletkami. No właśnie, od czego powinniśmy zacząć? Najlepiej zacząć od tego, żeby się zastanowić, jaki mamy problem, jeżeli chodzi o właśnie nadmierną masę ciała. Mhm. Od postawienia tak zwanej diagnozy też. Właśnie jaki, dokładnie, jaki mamy problem, co jest przyczyną, bo mogą też być jakieś przyczyny też zdrowotne. Niektóre choroby też utrudniają redukcję masy ciała. No albo może być też kwestia tego, że jak się zastanowimy, że faktycznie wystarczy zmiana tylko kilku nawyków i już to ułatwi nam redukcję wagi. Mhm, czyli na początku musimy się rozpoznać, a nie od razu klikiwać w internecie, wyszukiwać jakieś magiczne tabletki. Dokładnie, bo to też nie jest kwestia taka, że jak weźmiemy jakąś tabletkę, od razu nam pomoże, więc trzeba się zastanowić, co jest przyczyną tego, że na przykład tyjemy w ostatnim czasie po na przykład 2 kg, 3 miesięcznie, więc trzeba się zastanowić, może to kwestia zmniejszenia aktywności, bo jest zmiana pracy, na przykład z pracy nawet w danym miejscu siedzącej, no ale jak dojeżdżaliśmy do pracy na pracę zdalną, a może kwestia też jakiejś zmiany ostatnich naszych nawyków, późniejsze posiłki, może święta. Może święta trochę się też przyczyniły, chociaż bardziej mi chodzi o takie długoterminowe zmiany, więc trzeba się zastanowić, co może być przyczyną właśnie tego, że waga się gromadzi. Uh-huh. A co zawierają takie magiczne tabletki? Jak to można ująć? Uh-huh. Znaczy, jeżeli chodzi też o suplementy, tak zwane właśnie magiczne tabletki, no to jest cały wachlarz różnych suplementów. Kwestia jest tego, że jeżeli chodzi o wybór suplementów, to należy też sprawdzić właśnie najlepiej na stronie też GIS, bo powinien być suplement zarejestrowany, sprawdzić, czy jest bezpieczny, z tego względu, że suplementy nie są sprawdzane później, nie ma obowiązku sprawdzania w zasadzie składu suplementu, czy faktycznie zawiera dane składniki, dane ilości substancji, żeby się też nie okazało, że płacimy za coś, przyjmujemy dany właśnie suplement. Nie chodzi mi już tutaj o suplementy tylko na odchudzanie, mhm, tylko ogólnie, że przyjmujemy dany suplement, a on nie zawiera tych ilości, które są zapisane właśnie na przykład na opakowaniu. Ale wracając jeszcze do odchudzania, no kwestia jest taka, że 1 kg tkanki tłuszczowej, którą gromadzimy, to jest około 7000 kalorii, mhm, więc trzeba wtedy i najlepiej zredukować właśnie kaloryczność swoich posiłków, no i też wprowadzić aktywność fizyczną, żeby właśnie udało się ten deficyt osiągnąć, żeby zredukować o tyle właśnie tkankę tłuszczową. Mhm. W internecie również możemy wpisać magiczne słowo dieta cud. Czasami takie diety są nie do końca chyba dobre, ponieważ eliminują bardzo dużo wartości odżywczych, no i też czasami strasznie tną kilokalorie, mhm, właśnie. Tak, zazwyczaj są to diety bardzo niskokaloryczne. No i faktycznie po zastosowaniu na przykład przez 2-3 dni takiej diety zobaczymy efekt na wadze, no bo kwestia tego, że dostarczymy bardzo mało kalorii, tylko no, po pierwsze, to jest dieta niedoborowa, po drugie też nie jesteśmy w stanie utrzymać długi czas takiej diety. Nawet jakbyśmy utrzymali, powiedzmy, nie wiem, ktoś by stosował dietę o bardzo niskiej kaloryczności przez na przykład miesiąc albo przez dłuższy okres, no to właśnie można tak jakby w efekcie no różne niedobory też, nabawić się różnych niedoborów i witamin, składników mineralnych. Więc najważniejsze jest to, żeby tak jak wspominam na początku, zastanowić się, jaka jest przyczyna tego, że gromadzi się nadmiar tkanki tłuszczowej, mieć dobrze dostosowaną właśnie, dobraną i kaloryczność posiłków i też, żeby posiłki były dobrze zbilansowane, a nie od razu zakładać, że wystarczy nam 2 dni na przykład diety właśnie jakiejś super odchudzającej, do tego jeszcze suplementy, które wspomagają nam
od razu spalanie tkanki tłuszczowej, nic nie musimy innego robić i efekty same. Że łykniemy tylko magiczną tabletkę, możemy leżeć i samo przyjdzie, tak? Dokładnie. No, czegoś takiego nie ma. Tak, podstawą jest zmiana nawyków żywieniowych na stałe, bo jeżeli zastosujemy nawet przez miesiąc naprawdę tak, że jakbym zepniemy, damy radę i będziemy się stosować dokładnie do takiej diety bardzo niskokalorycznej, no ale potem wrócimy do swoich wcześniejszych nawyków. No wszystko to teraz wróci. Pojawi się efekt jojo, więc tak naprawdę no szkoda też i pieniędzy na takie właśnie na przykład suplementy, które, no, o których oczekujemy, że od razu uzyskamy efekt. No i też szkoda naszych wyrzeczeń, wysiłku, no bo później bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że kilogramy wrócą. A później jest ciężej po takiej diecie cud, po takim efekcie jojo, ciężej jest znowu stracić te kilogramy? Może być trudniej, to jest kwestia już taka bardzo też indywidualna, ale to duży ma wpływ nasze nastawienie, bo jesteśmy trochę w danym momencie przyzwyczajeni, że na tamtej diecie udało mi się schudnąć na przykład 2 kilogramy w ciągu tygodnia, a tutaj na zdrowych nawykach już troszeczkę mniej. Możemy łatwo mieć taką demobilizację, gdzie tak naprawdę to jest prawidłowy spadek masy ciała i to już będzie utrata wagi na stałe, a nie tylko na przykład na miesiąc, na dwa. Na rynku widnieją również oprócz tych takich magicznych tabletek herbatki, które niby są odchudzające. No właśnie. Jak one działają? Co to są za herbatki? Jeżeli chodzi o herbatki, to też jest bardzo takie ogólne stwierdzenie, bo tak naprawdę jest szerokie spektrum różnych właśnie takich herbatek, więc mają różne składy, więc tutaj to jest trudno mi powiedzieć. Niemniej jednak zazwyczaj to są takie też ilości, że no nie uzyskamy dzięki temu efektu odchudzania, jeżeli tylko to będziemy stosować. No więc mogą faktycznie wspomagać na przykład przemianę materii w niewielkim stopniu, no ale jeżeli nie zmienimy nawyków, nie obetniemy, tak jak wspomniałam, kaloryczności posiłków, albo nie zwiększymy aktywności, no to wtedy i tak nie uzyskamy efektu. Jest jeszcze jedna rzecz, o której musimy tutaj powiedzieć, musimy przestrzec, szczególnie młode dziewczyny. Są na rynku dostępne tabletki z larwami tasiemca. No właśnie, niestety łatwo dostępne, nawet przez młodzież, no ale można sobie po prostu zrobić z tym krzywdę. Dokładnie, no przede wszystkim chciałabym tutaj przestrzec, żeby też nie porywać się na właśnie od razu takie gotowe jakby rozwiązania, że coś przyjmiemy i od razu będzie efekt. Z tego względu, że naprawdę można doprowadzić do poważnych chorób, zaburzeń, no i też do pogorszenia stanu zdrowia. A właśnie o to chodzi w zdrowych nawykach i w takim zdrowym odchudzaniu, żeby i zredukować wagę, no ale też, żeby stan zdrowia się poprawił, samopoczucie. A przyjmując takie tabletki, to na początku no, zobaczymy efekt też redukcyjny na wadze, no ale później inne objawy już też będą dawały się we znaki. Czyli nie ma czegoś takiego jak dieta cud, nic nie przychodzi łatwo. Absolutnie nie ma czegoś takiego jak dieta cud, ale jak jest odpowiednio dobrana, właśnie dostosowane są zalecenia, kaloryczność, to też dieta nie jest absolutnie żadną męką, tylko kwestia tutaj dobrze dostosowanych zaleceń. Pani Doroto, dziękuję dzisiaj za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już za tydzień.